W zadaniu chcemy wyznaczyć wartości funkcji trygonometrycznych kąta 135 stopni. O, takiego kąta. Tutaj warto zauważyć, że ten kąt składa się z kąta równego 90 stopni dodać kąt o mierze 45 stopni. Zwróć uwagę, że gdybym teraz tutaj o, wyznaczył sobie na tym ramieniu końcowym kąta punkt, i odmierzyłbym tę odległość do osi Y, to tutaj powstaje mi trójkąt. Trójkąt charakterystyczny o kątach 45, 45, 90 stopni. Gdzie przeciwprostokątna w takim trójkącie um, liczy się ze wzoru a pierwiastek kwadratowy z dwóch. A pierwiastek kwadratowy z dwóch. No dobra, to przyjmijmy, że ten bok ma długość równą 1 ten bok ma długość równą 1 tak żeby nam się łatwo liczyło jeżeli podstawimy jedynkę do wzoru to ten bok ma długość pierwiastek kwadratowy z 2 i teraz spójrz jeżeli tą jedynkę tak tą odległość odległość tego punktu od osi y zrzutujemy na oś x to otrzymamy X równy 1, a jakbyśmy go zrzutowali na oś Y to otrzymamy Y równy 1. Natomiast odległość y, początku układów współrzędnych, czyli tego punktu do załóżmy punktu P oznaczymy w taki sposób. No i tutaj zapiszę, że to R równa się pierwiastek kwadratowy z 2. Do zadania wkleiłem jeszcze wzory i zrobię tutaj taką małą poprawkę x w tym miejscu jest równy minus 1. Współrzędna xowa. I teraz zobacz. Chcemy policzyć sinus kąta 135 stopni. Te wzory, które tutaj wkopiowałem, znajdziesz w tablicach maturalnych. Czyli jest coś, z czego możemy korzystać. Patrz. Sinus 135 stopni należy policzyć ze wzoru y podzielić przez r. Y to jest współrzędna y punktu P. Więc tutaj wstawiamy 1. Natomiast r to jest to, co powyżej. Mamy zapisane. Usuwamy niewymierność i otrzymujemy pierwiastek z dwóch drugich. Gotowe. E, następnie liczymy cosinus 135 stopni. Wzór to x podzielić przez r. x jest równy minus 1. r to pierwiastek z dwóch. Jak usuniemy niewymierność, to otrzymamy minus pierwiastek z dwóch drugich. Następnie liczymy tangent 135 stopni. To jest Y przez X. Mielibyśmy tak, jedynkę podzielić przez minus jedynkę, To jest minus 1. Natomiast kotangens, zapamiętaj, że to jest odwrotność funkcji tangens. Tutaj tego wzoru nie znajdziesz w tablicach, ale musisz zapamiętać, że kotangens to odwrotność tangensa. Proste do zapamiętania. Czyli mamy minus 1 przez 1 to się równa minus 1. Za chwilę kolejne przypadki z tego zadania.